Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj pan Mirek Kanik, bielszczanin, mieszkający na stałe obecnie w Australii. Wyjaśnię tylko, że spotykamy się w galerii Wzgórze u pana Kukioły, a to, co Państwo czasem będą w tyle słyszeć, to papuga, która tutaj sobie pomieszkuje właśnie w tej galerii. A my przejdźmy do naszego gościa. Dzień dobry panie Mirku, witam serdecznie. 36 lat temu opuścił pan Bielsko-Białą i wyjechał do Australii. Zacznijmy może od tego, jakie były powody tego wyjazdu. Moim głównym celem wtedy było po prostu zbudować nowe życie. Wyobrażałem sobie, że moje dzieci, chciałem, żeby urodziły się w wolnym kraju, gdzieś, gdzie mogą mieć szansę na życie, podczas kiedy w tym okresie czasu, w tamtych czasach, wydawało się, że takich szans ani ja nie będę miał, ani nie będą miały moje dzieci. Czyli w sumie kierowałem się założeniem nowej rodziny, założeniem czegoś nowego, czegoś zupełnie niespotykanego, coś co zupełnie zupełnie nieznane, ta ciekawość taka. I jak przyleciałem do Australii, to strasznie się ucieszyłem, że tam nic nie ma. Strasznie się ucieszyłem, że tutaj nic nie ma. Nawet chleb był tak inny. Nie mogliśmy tego chleba jeść na początku, bo nie był to taki tradycjonalny chleb, jak to można dostać tutaj. Ale były to ten angielsko taki typowe, takie kwadraty do toasterów, takie gąbki. Po prostu byliśmy strasznie zaszokowani tym wszystkim. W sumie nie było naprawdę czego zjeść. Były te paje, te takie rzeczy, które w ogóle nie jedliśmy. Myślałem, że to teraz pierwsza rzecz, do której muszę się przyzwyczaić, to do tego jedzenia, czyli głodówkę będę musiał przejść, albo po prostu się do tego jakoś przyzwyczaić. Wszystko było inne, ale tak się strasznie ucieszyłem, bo pomyślałem, no to fajnie, to ja zmienię ten kraj całkowicie na coś nowego. I po prostu zbudujemy nowe państwo. Nie? Wydał pan książkę, o której za chwilę będziemy mówić, ale właśnie jak doszło do tego, że stało się to możliwe, że tam w Australii ta książka się ukazała? To były lata różnego rodzaju doświadczeń. Oczywiście po lądowaniu w Australii nie było żadnych wielkich możliwości, dlatego że nawet nie znałem języka. Ja pojechałem tam ze swoją żoną, którą już byliśmy razem od czasów szkolnych. Znaliśmy się. I razem postanowiliśmy, ona po prostu uwierzyła mi, że będzie dobrze, nie? I po prostu wyjechała ze mną. Postanowiłem i zacząć studia psychoterapeutyczne, które zrobiłem licencjat i później, jak to się mówi, czy to się nazywa? Masters in psychotherapy. Więc to zrobiłem, no i później konsekwentnie pracując z ludźmi cały czas, zauważyłem, że coś się dzieje, jeżeli dwóch o więcej ludzi się znajduje w tym samym miejscu i mówią, czy kolaborują na dany subject, na dany temat, że coś się dzieje. Zaczyna się jakaś wytwarzać energia. Ja nie bardzo wiedziałem, co to jest. I tak zacząłem to studiować, patrzyłem, co to może być, czy to wszyscy przeżywają, czy to jestem tylko ja. I tak z jednego do drugiego prowadziło mnie, aż doszedłem do wniosku, że to jest jakiś mistyczny, jakaś energia mistyczna. Nie wiedziałem dokładnie, co to jest. I na ten temat napisałem pracę magisterską, jaki jest wpływ mistycyzmu na psychoterapię. Robiłem wywiady z ludźmi, robiłem wywiady z terapeutami i okazało się, że coś takiego istnieje. I tak powstała ta książka, I am a modern mystic, so... Aju, którą tutaj możemy teraz może właśnie zaprezentować naszym widzom. No, jest dostępna obecnie w języku angielskim. Jest przetłumaczona na język polski, z tego co wiem, tak? I teraz szuka pan wydawcy, który ewentualnie tą książkę mógłby wydać w Polsce. Jak właśnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wydawnictwo, a później jeszcze może powiemy sobie kilka słów na temat samej książki. Jakoś tak okrążną drogą zmierzamy do tego klubu. Tak, książka została wydana w tamtym roku i jako ciekawostka od razu została wydana
w kopii takiej, w twardej okładce i w miękkiej okładce, ale również została wydana elektronicznie na Amazon, na witrynie Amazon, gdzie jako ciekawostka mogę powiedzieć i się pochwalić, że w pierwsze 24 godziny książka zdobyła status numer 1 na Amazon w sprzedaży i w zainteresowaniu. Ciekawostką jest to, że o rzeczach, których piszę w tej książce jest to o wartości człowieka, że świat daje nam okazję, żeby zauważyć, jak niesamowitym wydarzeniem jest nasze życie. I tego typu publikacje oczywiście się znajdują i są ludzie, którzy piszą na ten temat, wspaniali, niesamowicie oświeceni ludzie, tak jak na przykład Wayne Dyer czy Louis Hayes. To są ludzie, którzy są już na samej górze. Ja mogę powiedzieć z taką dozą zadowolenia, takiej satysfakcji, że jak moja książka uderzyła ten numer jeden, to wyprzedziła ich wszystkich. Mój punkt widzenia na ludzi, na ludzkość jest, że wszyscy jesteśmy w stanie dokonać rzeczy, które jeżeli zdalibyśmy sobie sprawę, mielibyśmy tą świadomość, co możemy zrobić, to byśmy po prostu się sami w sobie zaszokowali. Mój punkt... Papuga tutaj entuzjastycznie też reaguje na wszystkie pana słowa. Potwierdza, Tak samo zresztą jak w przyrodzie, że każde stworzenie jest przystosowane do jakiejś roli w życiu. Tak samo my ludzie jesteśmy przystosowani do czegoś, jesteśmy stworzeni do czegoś i my mamy te talenty w sobie. I niestety czasem jesteśmy zahamowywani, albo to, głównie to jest środowiskiem, wpadamy taką jakby taką rutynę, idę do pracy, idę do domu, muszę zapłacić rachunki, moi przyjaciele, to są moi znajomi i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne, to jest bardzo fajne, ale jeżeli się zagłębimy za daleko w tym, to wpadamy w pewnego rodzaju niezadowolenie, dlatego że my poznajemy wszystko. Okazuje się, że wszystko jest znane nam, wszystko wiemy i coś wydaje nam się, że coś z nami jest nie w porządku i nie wiemy, co jest, bo to, co jest z moich obserwacji i z raportów ludzi, z którymi ja mam do czynienia, to jest po prostu nuda. Bo jeżeli coś jest takie samo i cały czas to samo i powtarza się w tym samym kontekście, tak, w celu, codziennie to samo, to po prostu brakuje tej pasji, tej niewiadomości, tej takiej, a co tam jest za tym rogiem, nie? A może jak ja pójdę w innym kierunku, a to może ja coś tam znajdę. Oczywiście strach ma bardzo duży wpływ na nasze decyzje, gdzie po prostu nawet jak jesteśmy niezadowoleni, nie jesteśmy w swoim komforcie, to jednak jakoś przekonujemy się dziwnie, że lepiej nam w tej niewygodności, ale tą niewygodność my znamy. To tak jak to przysłowie mówi, że lepszy diabeł tego, co znamy, niż ten, co go nie znamy. Czy właśnie tu w tej książce znajdziemy takie recepty na to, jak z tej codzienności wyrwać się, zmienić życie, tak rozumiem, poszukać tego nieznanego, co za rogiem? To jest właśnie poradnik dla osób, które chciałyby same sobie pomóc. Jest to przekazane na zasadzie historii, którą każdy z nas ma. Często zdarza się tak, że słyszę, że niektóre osoby mówią, a że ten ma to, że ten ma tamto, a ten jest bardziej szczęśliwszy niż ten. A ja mówię, tak, ale z tego, co ja słyszę, ty masz wspaniałą historię w sobie. Ty jesteś po prostu chodzący wszechświat. Jak sobie z tego zdasz sprawę, to zaraz zobaczysz, że twoje życie jest tak samo ważne jak każdego inne, ale to trzeba po prostu chcieć odnaleźć, chcieć mieć tą chęć tej ciekawości, ale my to wszyscy mamy. Jakie są szanse, że ta książka w języku polskim ukaże się na rynku i będzie ją można, każdy Polak będzie ją mógł przeczytać, bo w tej chwili tylko ci Polacy, którzy znają angielski, prawda? Tak, no szanse są bardzo duże, między innymi jestem tutaj w Polsce, w Bielsku, bo książka już jest przetłumaczona na polski, przechodzi w tej chwili ostatnią korektę i w tej chwili jesteśmy u progu wydania tej książki i tak
książka będzie, jest przetłumaczona i jest specjalnie przetłumaczona na polski dla nas wszystkich rodaków. A ponieważ ja mówię dwoma językami, dlatego jest jakoś to naturalnie czułem, że po prostu to musi być podane. Dlatego, że tam informacje, które są głównie są ściągnięte od ludzi, tak jak my wszyscy. Ponieważ będąc psychoterapeutą, ja spotykam się z wieloma ludzi i tą całą mądrość, to ja od tych ludzi znam. Ja? Skąd ja mam co wiedzieć? Nie? Ja po prostu obserwuję i patrzę, jak to wszystko można połączyć, o co tutaj chodzi. I każdy człowiek ma coś do zaoferowania i właśnie każdy ma tą historię, którą w sobie nosi. I myślę, a moja historia, może nie jest ona taka ważna, to jest ważne. Nie. Twoja historia jest tak ważna i potrzebna, bo inaczej to byłaby jakaś pomyłka, że istniejesz. A tak naprawdę nie ma pomyłek. Pan Bóg nie mógł się pomylić, żeby stworzyć wspaniałą istotę, każdą z nas. Jest to bezpomyłkowa postać stworzona przez tego, który architekt, który to zrobił, do końca musiał przemyśleć, że właśnie te dary i ta osoba, ona będzie mieć te dary. Tylko on powiedział tak, możesz trzymać te, ja ci dam te dary, ale ty musisz je odnaleźć. I to jest twoja cała droga przez całe życie. Musisz się z nimi podzielić, możesz je zostawić dla siebie. Wtedy nic z tego nie wyjdzie. No właśnie, jak ta przypowieść też o tych trzech dynarach, nie? Że jeden zakopał, drugi rozmnożył. I tak, jeżeli mamy jakiś dar, to my musimy go oddać, musimy go dawać, ponieważ cały sens naszego życia z moich obserwacji i z raportów, co ludzie mówią mi, jesteśmy tu po to, żeby jeden na drugiego wpływać pozytywnie. Pewnie Pana przyjazd do Polski, powrót i do Bielska-Białej też ma w sobie coś, co czymś zaowocuje, choćby tym, że ta książka jest przetłumaczona na polski, zostanie w Polsce wydana. Czy jakoś właśnie myśli Pan o Bielsku-Białej w tych kategoriach właśnie związanych z tą książką, czy po prostu przyjechał Pan troszkę tak z sentymentu zobaczyć, co się zmieniło, jak to wygląda właśnie? Jeszcze o to zapytam na koniec może. Tak. Jadąc z Australii, lecąc z Australii, jest 20 godzin lotu, a ja przyjechałem tutaj na konferencję w Londynie i oczywiście jak przyjeżdżam do Europy, taki kawał drogi, to oczywiście jest tylko kamieniem rzucić, żeby przyjechać do Polski. Więc po drodze odwiedziłem swoich przyjaciół w Niemczech i przyjechałem do Polski i właśnie do Bielska, ponieważ mam tu dużo mojej rodziny i znajomych i oczywiście za każdym razem, jak mi się to tylko może udać, to tu przyjeżdżam, ponieważ no matkę można mieć tylko jedną, czyli to miejsce to jest miejsce mojego urodzenia i oczywiście do tej matki zawsze ciągnie. Zawsze jak przyjeżdżam do Bielska, to jest to wspaniałe uczucie, zawsze patrzę na ludzi, na tych młodych, na tych starszych, no i na architekturę i co mi to przypomina, jak to było kiedyś, jak to jest teraz. To po prostu wspaniałe przeżycie. I za każdym rogiem jest coś ciekawego. To jest jakieś mistyczne, jakieś skojarzenie. O, zobacz to. Nie? Na przykład my siedzimy tutaj i jak fajnie, że mamy takiego przyjaciela, który nam tutaj wtóruje. Ta właśnie ta papuszka, która ona wie, że my tutaj o niej mówimy. Jeszcze może powiedzmy, jaki będzie polski tytuł książki? Polski tytuł będzie przetłumaczony jak najbliżej do tytułu angielskiego, czyli jestem współczesnym mystykiem, tak jak ty. Jak dodać swoją intuicję, albo jak odnaleźć swoją intuicję do prawdziwej zmiany, albo do chcianej zmiany. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Miło było Pana gościć. Dziękujemy właścicielowi Galerii Wzgórze, panu Franciszkowi Kukiole, no i naszemu widzowi, który nam tutaj cały czas towarzyszył, czyli papuszce, która tutaj sobie w galerii no, mieszka po prostu. Bardzo dziękuję za tą okazję, że mogę tutaj zwrócić się do mieszkańców Bielska, moich rodaków.
I cieszę się, jeżeli ta książka przyniesie Państwu jakąś ulgę albo jakąś wskazówkę, to już moja praca jest zrobiona. To jest książka dla ludzi, to nie jest książka dla mnie. I jest to zlepek historii od ludzi dla ludzi.